Siemka, Neczko, ja jestem Glavix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i zapraszam was do trzeciego odcinka z wizji Euro. Zaczynamy. No, dobra. Węgry, Austria. Domowe, wyjazdowe niech będą. Dobra, i się widzimy na meczu. Halo, witam państwa, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Wspólnie zapraszamy na zbalik reprezentacji. Może być ciekawie. No. Węgry, Austria. Ja sobie zagram Węgrami. Składy pokazane to Dariusz Szpakowski i Janusz Laskowski. Nie, Jan Laskowski. Dobra, coś tam. Laskowski i Szpakowski. Dzisiaj reprezentacja Węgier zagra przeciwko Austriakom. Przed nami mecz dwóch reprezentacji narodowych. Sądzę, że czeka nas ciekawe widowisko. Mam taką nadzieję. Zawodnicy natchnieni możliwością zagrania w kadrze narodowej powinni dać z siebie wszystko i zapewnić nam niezapomniane emocje. Dobra, no przywitanie i o, z Brazylii, spoko, arbiter z Brazylii, no to na pewno się zna, hehe. Skład Węgier, skład Austrii, no i za chwilę zaczniemy. No i zaczynamy. No i zaczął nam się ten mecz. Ła! O Boże, ale źle zagrałem, ale źle zagrałem. Zła zagrywka zawsze się... Odebrali piłkę rywalom. Zawsze się odpłaca. Arnautowicz. Ja. Dobra, spróbujemy wbić się skrzydłem. Nasz! Nasz! Prawie, prawie. David Alaba. Juhas. Nieudany ślizg na początku tego spotkania. No nieudany, nieudany, hehe. Ciekawe, czy mi się uda strzelić, nie? A, prawie! Nawet się nie spodził. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Nie wiem, czy można było to nazwać główką, no ale taki przypadkowy bardziej strzał. Za krótkie podanie. Janko. Cholerka. Dobra, nie! Dobra. W tej sytuacji mieliśmy przewagę. Ale powiem, że zaczyna się robić ciężko. Ale ja wierzę, że wygram, a więc wygram. Bo wiara czyni cuda. Słaby strzał. Dawaj! Dobrze! Uratowaliśmy się. Dobrze.
przemierzył już duży dystans z piłką. Ładnie go minął. Nasz! Prawie! Prawie to był gol. Arnautowicz. Dobra. Junuzowicz. Dobrze próbował, ale stracił. Nikolić! Alba strzela. Body biegnie środkiem. Czy udało się przeczyć? Przedał się! Strzela! Aż! Almer obronił. Dobra, Giera się przebija. Aż zablokowany, wytrącił i... Wytrącili mu piłkę. Ta drużyna świetnie się rozumie, wspaniała seria podań. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Się przedrze. Przedarli się przez obronę. Dobrze, zablokowali. Rzut rożny dla Austriaków. Gol! Strzelili! Aż! Nie udało się zablokować piłki. No, nieczysty ślizg, nieczysty ślizg. Co będzie? No, żółta kartka. Przez panie sędziego, nie pozwolę na taką grę. Daję żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. No, na serio, groźnie go podciął. Aż zabrali mi. Co to było? No nie możemy sobie pozwolić na kolejną utratę bramki. Co? To on nie popchnął, o co chodzi? No nie, to nie mógł zaskoczyć bramkarza, nie chciał się nawet ruszać. Strzał! Czasz! To bitka się nie udała. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut całki pod polem karnym rywala. Ma do kogo podać. Świetnie odebrała przeciwnikowi piłka. A, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Oko za oko, gol za gola. Ej, no drugiego gola nie strzelicie. Jakim cudem się przedar? Dobrze, wybita piłka. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Dobrze, tym razem wybiliśmy. Nie udało mi się to zagranie. Już przerwa? Szkurde. Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. Jednobramkowa przewaga. I kto wie, czy tak już nie pozostanie. Nie pozostanie. W prezentacji grają bardzo ostrożnie, więc... Więc co? No to zaczynamy. Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Pięknie zabrałeś mi piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. O Boże! Nie przemyślał tego uderzenia. Sędzia odpisał i pytanie, co zrobi dalej? Co za rudy sędzia po prostu, nie wiem.
co ty robisz? My tam jesteśmy. Słaba zagrywka Austrii. Świetnie się przedziera. I piłka wybita do przodu. Kurde no. Janko. Junosowicz. Aż zmarnowana szansa. Kurde. Dobra, musimy się bardziej postarać. Dobra, mają zmianę. Ciekawa zagrywka. A raczej nie ma. O Boże, taką zagrywkę schrzanić. Aż. Dobra, ale mamy rzut rożny. Musimy wykorzystać ten rzut rożny, bo będzie słabo, po prostu będzie słabo. Nie udało się. Biegnąć. Rzucak. No aż zabrali mi. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobrze uratowałem sytuację. Gera. Blisko pole karne, może strzelać. Uderza. No, był na miejscu. Świetna interwencja. Słaby strzał. Aż. Czy to będzie przegrany mecz? Precyzyjne wybranie głowy. No brawo, świetne wyjście z wody. Nie ma. Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. Trener nie chciał dopuścić do osłabienia drużyny. Słusznie zdejmuje z zawodnika z boiska, który ma na swoim koncie już żółtą kartkę. Świetnie interweniuje. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Używaliśmy to wcześniej, ale teraz widać jak na dłoni, że przegrywający oddali więcej strzał. Tak, tyle, że niewiele z nich wyjdzie. Jest gol! Gol! Remis! 77 minuta. Bramka do zera. No niestety, skapitulował. To faktycznie przyszło mu w końcu puścić gol. Wróćmy na tego gola z innego kąta. Dobra, trochę się uspokoiłem po tym golu. Ale zawsze może się wynik zmienić. A niezła kiwka. Ale z akcji chyba nic nie wyjdzie. O! Dobrze. Nie rozumiem, dlaczego obrońcy się ode mnie odsunęli.
To było trochę dziwne. Zdecydował się na strzał. Źle, że spróbował w tak ważnej sytuacji. Ewidentnie nie wytrzymał ciśnienia. Tak, choć zwykle przy takich okazjach strzela bramki, to teraz musiały zjeść go nerwy. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Karny! Karna w końcówce! Sędzia wskazuje, że będzie karny! Proszę, wykorzystaj to. Jest! Jest gol! Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Więc to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. No, jeszcze została szansa. Jedna kiwka. O Boże! Oż, słaby strzał bardzo. Odrodkowe 3 minuty. No raczej już Austria nie wygra. Chociaż może. Dobrze. Wygrana. No i mamy koniec tego spotkania towarzyskiego. Rywale zostali pokonani różnicą jednej bramki. Zwycięzcy wykorzystali nadarzające się szanse i jest efekt. Ależ mecz. Wszyscy kochamy oglądać takie piękne bramki jak dzisiaj. No, przeszli samych siebie. Fantastyczne były te ataki. Pięknie. Wygrana! Jest. Dobra, to widzimy się za chwilkę. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. W meczu Austria-Węgry Węgry okazały się silniejsze i wygrały 2-1. A więc, co mogę powiedzieć innego? Oceńcie filmik, jak chcecie dajcie suba i napiszcie jakiś komentarz. Trzymajcie się, narka.